begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Dzień dobry. Zaraz wam się pokażę. Najpierw kawa. Żebrok już jest. Trudne wybory poranka. Nie wiem, co tu wybrać. Ach, tego lubię ostatnio. Grunt to duże ucho w kubku. No przecież cię nadepnę. Jax. Kochany. No i ty mnie uczysz czasem. No czasem ja uczysz, tak. Wystraszyłam cię? Dzień dobry. Teraz muszę się uwolnić z tych piekielnych dżinsów, bo mi niewygodnie. Chciałam zawieźć dzieci. Jest piątek rano. Mam różowe paznokcie. Zasiadam nabrać, bo ten kolor w butelce wygląda inaczej niż na paznokciach. Bardzo brzydko jest na dworze, wiecie co? Ignacy dalej w domu, ale ja już myślę, że to już takie dokurowanie go ewentualne aktualnie i od poniedziałku nie ma wybacz. Chyba się zakwitły. Śmiesznie tak wygląda Jackson. Ale ty masz nałożone. Nie żebra. Świeżutkie. Mam książki. Bąbel siedzi tam i się sobą zajął. Chwilę. Okej. Ustawiam was na pudle. Może nie grzmotniecie. A więc tak, zawsze spadają, ale ostatnio na filmach to raczej mi spadają książki, aniżeli aparat. Dobrze. Wartość przedmiotu nieco inna. Cześć kochani, witam was serdecznie w of course reading vlogu. Chyba się z dwa komentarze trafiły, że najbardziej ktoś lubi reading vloga, więc mówisz masz. Sekunda. Z rana zawsze mi się tak kawę chce. Tak, a więc kończymy chorowanie z Ignaciem. Już mu nic nie jest, ale ostatnio mój trzylatek ma jakieś takie... Muszę się wyżalić, wiecie, nie? Musicie mnie trochę wysłuchać, potem pogadam o książkach. Bo coś zaczęłam, coś jestem w trakcie. I tak, mój trzylatek, w jego małym ciałku są dwie sprzeczności. Jest mały... Piękny, miły chłopczyk, który ciągle mi mówi: mamo, kocham cię, mamo, jak jesteś ładna, jak coś, nie wiem, podam mu coś, albo poprosił mnie dzisiaj rano, żebym mu światło zapaliła, bo było jeszcze ciemno. Dziękuję, mamusiu. I w ogóle, no, do schrupania. A ta jego druga część. No to jest odwieczny bunt. O wszystko jak Boga kocham. O dzisiaj rano, przykłady sprzed godziny. Bluzka, nie ta. Śniadanie, nie te. Zęby będę mył sam. Podłogę musiałam w łazience umyć, nie? No po prostu. I to jest taki moment, że no nie przygotasz. Choćbym. Ja wiem, że on nas sprawdza. A wczoraj jeszcze wylał cały płyn. No nie cały, to może pół płynu do mycia. Cały. Po prostu było tyle piany.
nie umiałam się pozbyć z tego, w ogóle był taki niegrzeczny. Oczywiście wyciągnęłam ich z tej wanny, bo że nie będę się pienić tak. Oczywiście Zuzia się z nim kąpała i nie zauważyła, że wylał połowę butelki płynu. Ja wyszłam na chwilę, bo mówię, zacznę już kolację. No. Dobra, zrzuciłam to z siebie, od razu mi lepiej. Widzicie, takie problemy matki. Ale ja widzę taką rozbieżność między 10-latkiem, z którym też, wiecie, to nie jest sielanka, ale ile człowiek się już z nim po prostu dogada, a 3-latek, no to jest po prostu... Wiecie, nie? No jest, mamie, odmrożę sobie uszy. To jest ta zasada. No. Okej. Okay. Chciałam wam jeszcze pokazać, sorry dalej za te moje brzuchowe paznokcie, to był jakiś, nie wiem, muszę sobie kupić lakiery w ogóle. I w ogóle ciuchów nie umiem sobie kupić. Jakoś tak, tak jak spytacie mnie, tak jakby ktoś teraz przyszedł i powiedział, wiesz co, kupić ci, nie wiem, 3 książki. Jakie chcesz? Sekunda i ja wiem jakie, nie? No. A poszłam na te ciuchy, kupiłam, zamówiłam chyba, nie? Nic nie kupiłam. Ale kupiłam sobie ostatnio pokrowiec na telefon. I to nie jest żadna reklama, ale to jest trzeci mój pokrowiec tej firmy. To się nazywa, to jest jakaś polska firma, Mobiware. I wam powiem, że to są nie do zdarcia te... one owszem, ale tak jak patrzę, że przez rok używania zazwyczaj są nieskazitelne. Tu jest magnesik, tu się otwiera. Czasami środki są pomarańczowe, nie wiem od czego to zależy. Teraz był czarny, więc jakby... Można sobie zrobić telewizorek. I jak spadnie w tym, to się nic nie dzieje. A uwierzcie mi, telefon spada. W ogóle fun fact o mnie. Ja mówiłam to kiedyś, nie wiem. Miałam kiedyś nowy taki telefon. To było jeszcze jak pracowałam, jeszcze przed Zuzią nawet, tylko tak. I pracowałam, że czasem musiałam ubrać taki roboczy strój i wyjść na obiekt. I tam była taka pani, dyskutowałyśmy. Ja miałam swój telefon, który miał max miesiąc, nowiutki. Zrobiłam sobie ogrodniczki tu. I ja z tą panią discutation coś tam. I ja się, wyobraźcie, schyliłam nad wiadrem. Ja nie widziałam chyba tego wiadra, nawet nie pamiętam. I stąd wyleciał mi prosto do wiadra ten telefon. On już, on tam jeszcze przez jakiś czas działał, ale to już były... Więc jak teraz, jak Paweł nowy telefon, to zaraz pokrowiec, folijka, bo ja wszystko mogę zrobić. Utopiłam synowi zegarek w kubku z wodą. Położyłam na takiej półeczce u góry, on się zsunął i wpadł prosto do pełnego kubka. Gdzie zazwyczaj moim dzieciom nie pozwalam trzymać kubków gdzieś tam w pokojach, bo zawsze jest gdzieś rozlane, tylko staram się, żeby były tu w kuchni. Jak chcą pić, no to przychodzą tutaj. I był kolega u mojego Piotrka i pozwoliłam, sama im poustawiałam na biurku coś tam na przekąskę i właśnie 2 kubki z wodą i położyłam ten zegarek, bo nie był potrzebny. Plum. A moja mama mi kiedyś, pozdrawiam mamę, miałam taką małą niebieską MP3, wrzuciła mi do herbaty. Niechcący. A mamie to chyba w ogóle do kibla jeszcze wpadł telefon. Chyba tak, ale muszę się upewnić, bo nie jestem pewna tej historii. I oczywiście chciałam, nie ma za takiego super dużego wyboru, jeżeli chodzi o ten pokrowiec, bo ja opowiadam historię życia topionych sprzętów. Ale chodzi o to, że nie wiedziałam jaki wybrać i to mi się tak z fantastyką, bo nie było takiego typowo książek, nie? Wiecie, nie? Ale to mi się tak z fantastyką kojarzy, wiecie, tu jakiś wojownik z jakąś taką włócznią, zamki, wszystko mroczne takie. No urzekł mnie bardzo. Mam nadzieję, że wam się też podoba. No dobra, kończę tu pierdu. A książki, moi drodzy. Ja przeczytam Abercrombiego, Ostrza. I to już był na kanale cały vlog, więc już wiecie co i jak. I jestem dość sobą zaskoczona, bo to była książka prawie 700 stron. Ja jednak jak takiego grubaska przeczytałam, Sandersona, Eriksona już nieraz wymieniałam, lubię sobie odpocząć. A tu mam taką potrzebę. Tak ta historia się zakończyła, że ja bardzo, bardzo bym chciała już jednak chyba od razu sięgnąć po tą książkę. I zrobiłam sobie dosłownie przerwę na jedną książkę. Na tą. Widziałam ze 2 albo 3 osoby na YouTubie, które dały tej książce 5 gwiazdek, czyli są takie, wiecie, nie? Wow. I mówię, no nie. Tak mnie jakoś ciekawiło, tak na mnie patrzyła z tej półki, mówię, przeczytam ją i wrócę do Abercrombiego. Więc, bo chyba, jeżeli ta dwójka będzie jeszcze lepsza od jedynki, jeżeli chodzi o Abercrombiego, to może od razu walnę całą trylogię. No zobaczymy. Dom nad Błękitnym Morzem. T.J. Klun. Zaczęłam, przeczytałam, powiem wam, że przeczytam 80 stron. No nie jakoś dużo, jesteśmy na początku historii.
I wszystko jest jakby na razie jeszcze takim dość wielkim wprowadzeniem, ale gdzieś tam poznaliśmy głównego bohatera już. I przeczytałabym więcej, ale wczorajsza wieczór i trochę jeden wcześniejszy wieczór czułam się, bałam się, że się w ogóle rozłożę, bo że coś mnie od Ignasia bierze. Ja wczoraj o 21 zaczynam, po 21 chyba. Gdzie ja zazwyczaj o 21 zaczynam czytać, wiecie, i czytam godzinę albo dwie. Więc ewidentnie mój organizm nie był, czuję się dzisiaj spoko, w ogóle jakby nic nie było, więc jakby... No, ale się nie zmienia faktu, że mało czytałam. I tak, co my tu mamy, moi drodzy? Linus Barker, to jest nasza główna postać tutaj i spokojnie opowiadam sam począteczek. Nasz bohater pracuje w Wydziale Nadzoru nad Magicznymi Nieletnimi. I książka zaczyna się od takiego jego jednego ze spotkań, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, jak to wygląda. Chodzi o to, że jeżeli, że on jakby sprawdza takie domy dziecka jakby dla dzieci magicznych, bo one są takie dość oddzielane z tego, co wywnioskowałam aktualnie. No i on sprawdza, czy niczego im nie brakuje. No, sytuacja, która była na samym początku, dotyczyła dziewczynki, która rzuciła siłą umysłu chłopca, który mu się ogon złamał. Chyba krzesło go rzuciła, no nie wnikamy. No po to on jest, on pisze raporty na jego wnioski. Zdarza się, że takie placówki mogą być zamknięte lub należy coś zrobić, więc poznajemy tę historię. Potem mamy troszeczkę wstępu takiego ogólnego opisu naszego bohatera, że ma ponad 40 lat, lekką nadwagę, w sumie to jest samotny, nie jest najszczęśliwszym człowiekiem świata, ma swój mały domek, cieszy się z drobnych rzeczy, ma kota i nagle coś się dzieje. Mamy też mniej więcej naprowadzone na samym począteczku to, jak wygląda jego praca w biurze i jakby wszystko sprowadza się do tego, że zostaje on wyzwany przez niezwykle ważne kierownictwo i on myśli, że w ogóle, że go najprawdopodobniej zwolnią, ale dzieje się coś innego. Oni go gdzieś wysyłają i tu już wam chyba nic więcej nie powiem, bo samo to, jak on był tego kierownictwa, jak mu to przekazali, ile jest, dużo tajemnic, jeżeli chodzi o ten jego wyjazd. I tak naprawdę ja jestem w momencie, zaraz na tej 80 stronie, w momencie, gdy on już, no tam dotarł, ale jakby jeszcze dostaje tylko teczki szóstki dzieci i dyrektora i ma je otworzyć dopiero w momencie, gdy tam będzie. I ja już jedną teczkę wiem, co pisze, co w niej pisało i teczkę dyrektora też już widziałam, więc... No i powiem wam, że to tak, no zaangażowałam się na pewno, mi to wciągło, nie żeby jakoś byłam strasznie powalona, czy... No mamy to porządne po prostu wprowadzenie w historię i tak to leci. I w sumie tyle. Poza tym ja na przykład bardzo nie lubię oglądać horrorów czy filmów, jeżeli dziecku się coś dzieje. W sensie, jestem bardzo wrażliwa na ten temat. I dlatego w pewnym momencie ta książka stała się taka dla mnie bardzo ciężka do... Aktualnie jej słucham. No nie, ja po prostu mam troje dzieci i u mnie się nie straszy krzywdą dziecięcą ani horrorem z dziećmi. Jestem na to bardzo wrażliwa. Kiedyś tak reagowałam na biedne szczeniaczki czy koteczki w filmach, a teraz na dzieci, więc... Tak. No a tu też mamy coś z dziećmi, no nie wiem, nastawiam się, że to będzie jednak nie takie przykre i smutne, jak pokrzepiające i takie napoła mnie nadzieją ta książka i będzie to coś takiego super. No, mam duże wymagania co do tej książki, bo się gdzieś tam nasłuchałam, więc zobaczymy, chociaż kompletnie nie pamiętam, widocznie dobre recenzje widziałam, czy słuchałam, gdzie nie zdradzili za dużo z tej książki, więc super. No, no ja jeszcze w międzyczasie cały czas jak Abercrombiego czytałam, słuchałam też Te życie Violet. O Boże, jakie ta kobiecina ma ciężkie życie miała. No i tu mamy tak naprawdę taką powieść mówiącą głównie o życiu tej naszej tytułowej Violet. To, jakie ona ciężkie życie miała praktycznie od pierwszego oddechu, gdy się urodziła. To, jaką była osobą, raczej taką z dobrym sercem, wyrozumiałą, ciepłą. Właśnie ona w tej książce dalej taka jest, ale to, co ją spotkało... No powiem wam, że chyba poniekąd cieszę się, że tego słucham, bo jak słucham książki, to tak minimalnie mniej się w to angażuję, niż jak czytam. Że byłabym bardziej taka rozgotana i może zapłakana po tym, jakbym to finalnie przeczytała. I ładna ta książka i jeszcze powiem tylko tak, bo pewnie więcej powiem w podsumowaniu miesiąca, ale
bardzo pięknie operuje słowem autorka. Jak opisuje najprostsze aspekty życia, najprostsze jakieś takie fakty, taką nawet nie że scenerię czy opisy, tylko takie fragmenty życia potrafi tak fajnie przedstawić. I to jest jedna z tych książek, że człowiek chyba naprawdę doceni swój dobrobyt, swoje szczęście, swoją miłość w życiu po przeczytaniu takiej książki, więc to chyba jest jedna z pozycji, którą muszę podsunąć mamie. Jestem ciekawa jej opinii, więc też bo raczej Abercrombiego mama nie będzie cierpiała. No, że to by było na tyle w tym podsumowaniu. I uwaga, obstawiajmy, ile ten vlog będzie miał długości, bo czytam tylko jedną książkę. To jest główna książka tego vloga. Obstawiajmy, ile ten vlog będzie miał. Chcę się w pół godziny zmieścić. W ogóle jestem oczywiście do tyłu z montowaniem, bo Ignacy w domu, więc w ogóle kompa na dnie odpalam. Wieczory miałam ciężkie. A chciałabym utrzymać te dwa filmiki w tygodniu, bo jestem taka zadowolona z siebie. Gdzieś tam ci subskrybenci powolutku po jednym, po dwóch wskakują. Więc fajnie, fajnie. Ja też daleko jestem jeszcze do 1001, no ale nieważne. Ale chciałabym to utrzymać, bo po prostu przy Ignacym nigdzie nic zrobić, jest też taki angażujący. Dobra, see you later. Może w połowie się odezwę? Idę sprawdzić, co robi Zuzia. Bawię się. Patrzę na tą armię całą. To co, zatańczysz? Wszystko zabiję.
obróć się dookoła. Ty się obróć dookoła. Piękny dinozaur. I teraz tyranozaura proszę zademonstrować. Możesz iść. Niby nie, a jednak. I tu łapką, tu Hello! Żebyście mieli widok na moją piękną biblioteczkę. No cześć, bo się tak w sumie nie przeczytałam. Nie przywitałam. W ogóle, jakie tu są... Miałam zrobić tu porządek. I to się nie wydarzyło od miesiąca. Ach. Nie widać. Okej. Przeczytałam. Przeczytałam, moi drodzy. I bardzo mi tak ciepło na tym serduchu. Powinnam bardziej jednak w tą siedzieć. Okej, jestem tutaj. A więc tak. Nie mam pojęcia oczywiście, co ostatnio gadałam, jeżeli chodzi o update, więc powiem tylko tak, że mi się podobało. Podobało mi się. I wiecie co? Ja mogę być trochę nieobiektywna. Bo ja troszeczkę patrzyłam na historię przez pryzmat tego, że mam no takie dzieci, które by wiekowo wpasowały się w bohaterów tutaj, jeżeli chodzi o bohaterów sierocińca. I był moment, że bałam się, że to się skończy inaczej niż ja bym tego chciała. Jednak się nie zawiodłam. Mamy tu piękny happy end, serducho, łzy mi się cisły do oczu. I co my tu mamy? Jakby nie chcę już chyba za dużo zdradzić, bo tu wiele takich zwrotów, ja sobie oczywiście je pozaznaczałam, które po głębszym zastanowieniu i może w innej książce byłyby takie może nieważne, ale tutaj to wszystko było tak ładnie ubrane z tą historią dzieci, które dużo przeszły. Wielokrotnie była właśnie podkreślana ta nietolerancja, wszelakie uprzedzenia i to, jak życie bywa niesprawiedliwe, jak ludzie są osądzani niesprawiedliwie na wiele sposobów. I chyba taką najgłębszą puentą jest to, że w tych małych, prostych, zwykłych rzeczach jest magia, a nie... No bo wiadomo, że te dzieciaki były magiczne w jakichś tam aspektach bardzo różnych od siebie, ale no, to jest taka puenta końcowa, że w tych małych rzeczach jest magia. I powiem wam, przyjemne to było odskocznie, przyjemnie się to czytało szybciutko, choć ten początek był taki... Choć ja nie mogę powiedzieć, ta historia była dość przewidywalna. To jak ktoś tutaj chyba szuka jakichś takich dość takich może zwrotów akcji, których by się nie spodziewał, no to moi drodzy, raczej się nie zaskoczycie jakoś bardzo. Ale jak mówię, kto czego szuka? To nie jest taka jakaś gromnie, szumnie nazwana fantastyka, nie. Ale ten mały wątek fantastyczny jakby tylko i wyłącznie wpływał na plus, urozmaicał całą historię. Mi się podobało. Po prostu mi się podobało. To było takie trochę takie cozy fantazy z takim, no, z takim przesłaniem można powiedzieć, więc ja się nie będę czepiać. Jakby ja w ogóle z tyłu głowy miałam, Boże, na bank!
coś wszystko zaraz pierdyknie, źle się potoczy, Boże, pewnie będę ryczeć jak bóbr, bo się komuś coś złego stanie. Bo wiecie, bo ja za dużo, ja przeczytam ostrze, tam się też wszystko może wydarzyć. Ja gdzieś tam z tyłu, gdzieś tam mam Eriksona, gdzie to nigdy nie wiesz, nigdy nie jesteś pewny ze swoich bohaterów. Jednakże nie, tutaj wszystko poszło dobrze i ten mój strach był nieuzasadniony. Fajnie. Ja nie mogę złego słowa w książce powiedzieć. Polecam. Myślałam chyba, że mnie ciut bardziej, bo na przykład wczoraj byłam na akrobatyce z Zuzką i mówię Pawłowi, że zostało mi jakieś 50 stron, ale nie biorę, bo czuję, że się poryczę. I ja takie miałam łezki w oku, ale no to nie był taki szloch i płacz jak przy Promyczku. Boże, to była książka, która mnie tak zaorała emocjonalnie. Never again, mam ją, bo ona to jest dobra książka, ale o, jakby się tu tak rzeczy przy dzieciaczkach działy, to ja bym to już w ogóle chyba się z tego nie otrząsnęła, wiecie? I na pewno jest to bardziej wartościowa lektura niż wspomnę dwa filmy temu, nasze puste przysięgi. To jak macie jakiemuś nastolatkowi podsunąć pod nos książkę, to podsuńcie to. A nuż taki ten aspekt właśnie mówiący o tolerancji jest tutaj taki bardzo, bardzo, bardzo ważny można powiedzieć, że ta książka ma przesłanie, a nasze puste przysięgi to do sprzedania. Tak moi drodzy, nie, tutaj nie będziemy się tutaj tak... No i to chyba było na tyle, wiecie, na mnie patrzy poranny kubek, w której już nie ma kawy. Mój bąbelek jeszcze jest ze mną w domu, ale poszedł z babcią po bułki, ale już ich trochę nie ma, więc chyba ją naciągnął na jakiś plac zabaw, jak znam życie. I ja za chwilę w sumie, no jeszcze chwilę, ogarnę trochę życie i wracam do obowiązków. Dziękuję za oglądanie. Miło mi było was tu gościć, przy was sobie czytać. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam do książki. Myślę, że w ogóle mam ją podsunę. Podoba jej się chyba, mi się wydaje. Dobra. To było na tyle. Patrzcie, jakie piękne słońce. Raz jest jaśnie, raz ciemnie. Ja tu tą kamerą ciągle ustawiam, a to no. Tak, teraz mam takie temperatury, że aż może o wiośnie. Dobrze, trzymajcie się, kochani, ciepło, zdrowo. Do zaś.